treści zadania podany jest współczynnik tarcia. Znaczy to, że na całej drodze S klocek aluminiowy podlega działaniu siły tarcia, która jest siłą niezachowawczą, co znaczy, że na całej drodze S część energii mechanicznej klocka przemienia się w wewnętrzną i połowa tej wewnętrznej jest oddawana do otoczenia, a połowa pozostaje w klocku, powodując wzrost jego temperatury o delta T. Piszemy pierwszą zasadę termodynamiki dla naszego klocka. Zmiana jego energii wewnętrznej jest równa iloczynowi tego współczynnika, czyli jest równa 1/2 pracy wykonanej przez siłę tarcia, która z kolei jest równa iloczynowi siły tarcia i drogi, na której działa ta siła. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu ciepła pobranego, oddanego Q. Ciepło występuje wtedy, kiedy z jednego ciała do drugiego pod wpływem różnicy temperatur przepływa energia wewnętrzna. W naszym przypadku tego nie mamy, ale jest inny przypadek, mianowicie przemiana energii mechanicznej klocka na wewnętrzną. Podstawiamy wzory. Zmiana energii to iloczyn masy ciepła właściwego aluminium i przyrostu temperatury. Siła tarcia to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku na równi, która jest równa mg kosinus alfa, a S, ponieważ znamy długość podstawy SP i kąt alfa, to zobacz, stosunek SP do S jest równy kosinus alfa, czyli S jest równe stosunkowi długości podstawy do kosinusa alfa. Upraszczamy masy, upraszczamy kosinusy i znajdujemy poszukiwany przyrost temperatury naszego klocka.